kto przyjmuje szkaplerz święty, wyrzeka się złego ducha, odnawia przyrzeczenia chrztu świętego, oddaje się Maryi jako jej dziecko. Kto przyjmuje szkaplerz święty, przyjmuje, jak święty Jan Apostoł pod krzyżem, Maryję do siebie, by żyć w zjednoczeniu z nią i jej służyć. Maryja, obietnica szkaplerza. Warto pamiętać o tych łaskach, jakie Matka Boża przeznaczyła dla tych swoich dzieci, które noszą jej szatę. Kto umrze odziany szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony. Matka Boża obiecała wszystkim, którzy będą nosić szkaplerz święty, co do duszy i ciała w tym życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Kto pobożnie nosi szkaplerz i zachowuje czystość według swego stanu, zostanie wyprowadzony z czyśćca przez Matkę Bożą w pierwszą sobotę po swojej śmierci. Osoby, które należą do bractwa szkaplerznego, są także złączone duchowo z zakonem karmelitańskim i mają udział w duchowych dobrach za życia i po śmierci. Są także obowiązki dla tych, którzy noszą szkaplerz święty. Powinni oni naśladować cnoty Matki Bożej i szerzyć jej cześć. Dniem i nocą nosić na sobie szkaplerz albo medalik szkaplerzny. Powinni odmawiać codziennie naznaczoną w dniu przyjęcia do szkaplerza modlitwę. Zazwyczaj jest to modlitwa pod Twoją obronę, a także czynić dobrze bliźnim. A oto kilka dowodów na wyjątkowość szkaplerza świętego. Dwóch wielkich założycieli zakonów, święty Alfons i święty Jan Bosko, nosili szkaplerze. Po śmierci zostali w nich pochowani. Wiele lat później, gdy otworzono ich groby, zauważono, że choć ich ciała i ubiory zamieniły się w proch, to szkaplerze pozostały nienaruszone, gdy któregoś dnia Franciszek de Yepes wymieniał swój szary szkaplerz na nowy, usłyszał wrzask diabła: zdejmij ten ubiór, który porywa nam tak wiele dusz. Święty Klaudiusz de la Colombière powiedział, co się wydarzy, gdy grzesznik, który nosi szkaplerz, nie będzie chciał się nawrócić. Umrze on w swoich grzechach, ale nie będzie miał na sobie szkaplerza i przytoczył następującą opowieść. Pewien człowiek chciał się 3 razy utopić. Za każdym razem był uratowany wbrew swojej woli. W końcu zdał sobie sprawę, że to za przyczyną szkaplerza, który nosił. Zerwał go więc i wyrzucił. Dopiero wtedy mógł popełnić samobójstwo. Weteran II wojny światowej Sisto Mosco napisał, że był na okręcie wojennym USS Nevada jako pomocnik kapelana w czasie II wojny światowej. Stwierdził on, że zawsze nosił szkaplerz. Okręt, na którym pływał, był wyładowany dynamitem. Samobójczy samolot uderzył w niego blisko jego pozycji. Siła wybuchu otworzyła ogromne stalowe drzwi i on jako jedyny nie został zraniony w czasie eksplozji. Wszyscy inni albo zginęli na miejscu, albo zostali ciężko ranni.